Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku serii Bioshock. Moi drodzy, przejdę do głównego celu tego poziomu, czyli muszę znaleźć 3 siostrzyczki i je zebrać lub ocalić. Ja oczywiście będę je ocalał, że tak powiem. Czyli co, tak naprawdę, słuchajcie, lokacja nie jest zbyt duża. W porównaniu do Alei Syren czy Uskoku Nędzarzy, tutaj jest naprawdę mało do przeglądania, aczkolwiek będzie sporo walki, ponieważ są aż 3 siostrzyczki. Jeśli chcę wszystkie 3 zebrać, muszę 6 razy bronić siostrzyczkę. Czyli muszę najpierw znaleźć którąś siostrzyczek, z tego co widzę. Jedna jest już tutaj, to ja może pójdę tam, w tym korytarzem, którym tu właśnie przyszedłem, na ten dworzec. I zajmę się najpierw tamtą siostrzyczką. Co my to mamy? Słuchajcie, ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, jak twórcy gry... Ty żyjesz? Nie żyjesz. Starannie dbali o szczegóły w tej grze. Naprawdę jest niewiele rzeczy, do których się można przyczepić, kurczę, jeśli chodzi o wizualność tej gry. Oczywiście gra ma 7 lat i tak dalej, ale mówię to po raz kolejny, dla mnie jest cały czas jak nowa. Czy jakaś pułapka tu będzie? Wow! Tego się nie spodziewałem. Tego nie pamiętałem. To była jakaś surpreza. Wow, dużo tych zwłok, kurczy tutaj. Prawdopodobnie zwłoki, które jakby wypłynęły z parku Dionizusa po jego zalaniu. Tutaj nikogo nie ma. Poza zwłokami. No dobra, całkiem długi ten korytarz. Okej, tu jest ogród lamp. O! I tam jest pierwsza siostrzyczka. Wow. Dobra, granatnik. Naprawdę bardzo mało dla mnie jest wygodne przełączanie się pomiędzy broniami. Nie mam myszki odpowiedniej do tego, mam zwykłą myszkę. Wiadomo, że wszystkie funkcyjne były bardziej wygodne w tym wypadku. Dobra, ja wrócę w takim razie do shotguna. Tam ktoś już jęczy, jakiś tatusiek. Tutaj była jakaś niezła imprezka, kurczę. Jest i tatuś. All right, there's one. Club at a big palooka and grab the sister. Nie no, jeszcze nie, poczekaj, jeszcze nie walczymy. Ja sobie najpierw pójdę tutaj. Tutaj oczywiście, o, no właśnie, tu jest audiolog. Jest też ekspert Ewy, który sprawia, że mogę przynosić jeden zastrzyk Ewy więcej. Ja dużo wcale plazmidów nie używam, wbrew pozorom, a w sumie mógłbym, dlatego ja tego teraz nie wezmę. Natomiast odsłucham audiolog. McDonough, listen. There's a hell of a structural flaw here in Dionysus Park. A leak in the primary drainage pipeline could flood this whole joint. Faulty pressure locks would seal in every sorry soul. One clumsy big daddy knocks open the wrong pipe and hey presto, Lamb's little art show turns into Fish City. God forbid the wrong element finds out. No dobra, spójrzcie na niego. Ten tatusiek charakteryzuje się walką wręcz. Nie będzie we mnie niczym rzucał, ale będzie we mnie strasznie chciał wjechać swoim świdrem. Dlatego ja zrobię to, co zrobiłem z tego, co pamiętam, na pierwszym poziomie. Porozstawiam pułapki tutaj, w tym miejscu. Przygotuję się z błyskawicą i zaopatrzę się w amunicję przeciwpancerną. No i poszło całkiem sprawnie. Z
See? You put it to work, and all that atom ends up in you. But you're sort of a silent partner. So that's tops with me. Mhm. To jest żany typiarz, nie ukrywam. Dobra, pociski zwykłe. Zostaję przy błyskawicy. Tutaj mamy jakąś amunicję fajną. Mina zbliżeniowa do granatnika. Dobra, ja sakuj ten automat. Tak na wszelki wypadek. Dobra. I dostałem fasolkę w puszce. Cudownie. Strzałki hakujące mam już 5, nie potrzebuję więcej. W sumie nic ciekawego tutaj już nie ma. Ja siostrzyczki jeszcze nie odstawiam do kanału wentylacyjnego, ponieważ chcę zabrać Adama. I tu chyba jakieś zwłoki są. Tak, dokładnie tak, w tym miejscu. Tutaj przejść nie można. Dobra, zanim ja odstawię siostrzyczkę do zbierania zwłok, tam ktoś coś mówił ze ścianą. Wow. No nieźle. Generalnie z tego co wiem, ta sekwencja jest oskryptowana, więc jak bardzo chcecie się odgryźć temu genofagowi, można oczywiście zrobić to za pomocą telekinezy i możecie mi wierzyć, że od tej tacy ten splicer spokojnie zginie. Dobra, czy co? Ja przygotuję teren, zapiszę grę i za chwilę do was wracam. No dobra, słuchajcie, ja się przygotowałem. Skupiłem się na rozstawieniu pułapek nitowych przy drzwiach, na schodach. Rozstawiłem jeszcze harpuny, pułapki harpunowe, tak, te elektryczne. W drodze do siostrzyczki, ponieważ stąd raczej nikt nie wyjdzie. Jest taka szansa, że będą wychodzić z tamtych drzwi oraz jeszcze z tego piętra, chociaż tam nie ma żadnych drzwi. No ale tak są te walki oskryptowane dziwnie. Nie czepiałem się tego. Dobra, w takim razie ja jestem gotowy. Zostawię sobie tylko jeszcze wabik może w tym miejscu. No i zbieraj. Dobra, jeden już wpadł w pułapkę, drugi wpadł w pułapkę. Tam jest kolejny genofag. Dobra, tam jeszcze ktoś na górze został. O właśnie. Wiecie co? Poszło w miarę tak... W miarę sprawnie, kurczę. Tędy nikt nie wychodził. Tak jak myślałem, będą wychodzić górą. Jak widać, tutaj nie ma za bardzo skąd wyjść. No ale nic, no to są drobne szczegóły w tej grze. Jakby nie psują mi one w ogóle odbioru tego całości. Ja sobie to pozbieram i za chwilkę oczywiście też wezmę z powrotem swoją siostrzyczkę na barana. Czy ja mogę to wziąć? No kurczę, nie mogę, no. Szkoda. Właśnie teraz ten problem z tymi pułapkami. Takie piękne. Z pułapkami harpunowymi, że nie da się ich z powrotem zbierać. No nic. Trudno, bywa. Tam gdzie są kolejne zwłoki? Tam już byłem. Ja się może tam cofnę. Tam jest chyba fajne miejsce, żeby coś tam zebrać. A bo wiecie co? Tam już byliśmy. No to ja może w takim razie pójdę do kolejnych lokacji. Patrzcie, ile tu jest zwłok. Naprawdę bardzo dużo. To ja zbiorę kolejne zwłoki w miejscu, gdzie jeszcze nie byliśmy. Mam mała apteczek. Przydałoby się troszkę więcej, ale tutaj nie kupię tych apteczek. Muszę znaleźć styl wartości, słuchajcie. Tutaj chyba coś było.
Albo i nie. Dobra, cyrku nie ma, ale jest zastrzyk Ewy. Super. Tam jest stacja kolejowa. Tam jest ogród lamp, skąd właśnie wracam. O! Coś tu się błyszczy. Pociski przeciwpancerne. No i fajnie, dobra. I to chyba wszystko. Czyli teraz wchodzę do baru. You mistake my nature, Delta. I wish no Adam for myself. Eleanor is the dream. And she needs neither weapons nor parlor tricks. A tu coś jeszcze jest. Paliwo. I fasolka w puszce. Wow, super. No dobra, gala otwarcia parku Dionizosa. Naprawdę bardzo przaśne, duże, bogate miejsce. Pełne bogatych dzieł sztuki. No i samo grające pianino. Cudownie. Dobra, kolejny audiolog. Awareness of self is no miracle, Eleanor. It is a trick of the gene. An endless inner refrain asking, what's in it for me? To serve the world, we must grow deaf to the self. Are you ready? Now, stop listening to my voice. Stop listening. Stop. Difficult, isn't it? Human verbal cues are defensive coloration, camouflage. Play this recording until you no longer hear the words. Then you may observe the people for who they are. Nie wiem, ile jest w tym racji, bo nie jestem psychologiem, ale no, kobieta jest ewidentnie zwariowana. Teraz zwłoki. Tu są zwłoki do zabrania. Tu może być całkiem... O Boże! Zwariowana. To miejsce może być całkiem niebezpieczne, żeby zbierać tu Adama. No ale nic, no. Zaryzykuję za chwilkę, tylko muszę sobie jakąś apteczkę najpierw znaleźć. Najlepiej byłoby kupić. A cyrk wartości jest tutaj. Zatem obawiam się, że będę musiał... O, czekajcie, tu coś jest. Tu jest jedna apteczka, zastrzyk Ewy, zastrzyk Ewy. Merlot. No dobra. Zaryzykuję w takim razie z tymi czterema apteczkami, chyba że tu jeszcze jakaś jest, ale z tego co widzę, nie ma. No trudno. Cofnę się i zbieram teraz te zwłoki. Tylko oczywiście najpierw przygotuję sobie teren pod walkę. No dobra, tym razem nie szalałem z tym przygotowaniem terenu. Postawiłem kilka pułapek nitowych oraz mini wieżyczkę. Powinno wystarczyć, ja jeszcze oczywiście będę używał wabiku. Postawię go może tutaj, zaraz obok siostrzyczki i to mi troszkę pomoże w odwróceniu uwagi genofagów. Co i tyle? Wo, nie. Oż ty, skubańcu. Gdzie on jest? Tutaj. A dlaczego moje działko biło mój wabik? No nic, ciekawostka przyrodnicza. Dobra, zbieram siostrzyczkę, za chwilę ją ocalę przy kanale wentylacyjnym. Walka była krótka, kurczę, nie spodziewałem się tego. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Przeszukam te kasetki, zawsze warto je sprawdzać, żeby amunicję odzyskać. No ale to chyba wszystko.
Dobra, gdzie jest najbliższy kanał? Kurczę. Musiałbym się cofnąć. A nie, tu coś jest. Dobra, to ja pójdę teraz w to miejsce i sobie przy okazji przejrzymy te pomieszczenie. Czy jeszcze raz, już się pogubiłem. Teraz w lewo. Tutaj? Nie. Tutaj. Tu coś jest, Merlot. Strasznie dużo alkoholu. Przydałby się tutaj tonik bimbrownik. Jak to ładnie, spójrzcie tylko. Dobra. Lećmy, Ludka, do dr Tenenbaum. Sister can see them, but I can show you what Stanley is trying to hide. When Mother was taken away, Stanley was left in charge of Dionysus Park. He spent all her money through these mad parties. It was like he was trying to ruin her. You okay there? Keep your eye on the brass ring, brother. Find the rest of the sisters. No widzicie, czyli Singer miał rację. Stanley Pool wcale... Plul. Stanley Pool nie stał takim świętoczkiem, na jakiego by się zdawał. I podejrzewam, że dowiem się jeszcze więcej, kiedy zbiorę pozostałe dwie siostrzyczki. A tymczasem zakończę ten odcinek w tym przepięknym miejscu. Subject Delta is just a serial number, amigo. I did a lot of digging on you for a feature once. They used to call you Johnny Topside. Found the city all on your own in a diving bell. Real shame what they did to you. Tak, zakończę ten odcinek tymi słowami Stanleya Poola i wytłumaczę dokładnie, o czym mówił w kolejnej odsłonie. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!